nie było. Kłania się Państwu Grzegorz Siemiończyk, zapraszam na czwarte wydanie Loży Parkietu. Z nami jest stałe grono doborowych gości, profesor Krzysztof Borowski ze Szkoły Głównej Handlowej, Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI i Wojciech Białek, analityk, autor bloga. Kłaniam się. Dzisiaj wyjątkowo i nietypowo zaczniemy od tematu historycznego, od wspomnień. 16 kwietnia warszawska giełda skończyła 28 lat. Na twitterowym profilu giełdy pojawiło się okolicznościowe zdjęcie prezesa Wiesława Rozłuckiego z tamtego okresu. A czy wy panowie pamiętacie początki giełdy i macie jakieś ciekawe wspomnienia z tym związane? Może od pana profesora zaczniemy. Znaczy mnie nie było wtedy w kraju, to znaczy ja pracowałem wtedy za granicą, ale ja pamiętam tak z, może nie 16 kwietnia, ale potem jak już ta giełda była taka w początkowej fazie i Komisja Papierów Wartościowych, bo wtedy jeszcze tak się nazywała, zakazywała maklerom udzielanie jakichkolwiek porad i wskazówek dotyczących inwestowania. No i problem polegał na tym, że ten człowiek, jak dzwoniliśmy do niego na przykład z Londynu, to nie mógł nam powiedzieć, w co zainwestować, tak? Więc rozmowy były bardzo dziwne. Ale nie było wyboru przecież. Znaczy nie było, ale potem już jakby ja mówię o takiej fazie już troszeczkę kilka lat później, tak? Bo to w tej fazie to akurat, tak jak powiedziałem, no nie było mnie w kraju, więc nie powiem, że pamiętam tą datę u nas. Natomiast te początki były dziwne, bo rzeczywiście ta kartka wyglądała jak dobrze zdywersyfikowany już portfel, ale chodziło o to mi właśnie, że ci ludzie nie mogli doradzać w cudzysłowie, tak? Czyli nawet sugerować klientom różnego rodzaju rozwiązań i te rozmowy były w stylu właśnie takim, że moja dziewczyna lubi słodycze i oczywiście każdy się pytał, no ale każda kobieta lubi słodycze, po czym się okazywało, że ktoś dodawał, mówi, ale ciasteczka Petit Berry i wtedy nam się w głowie zapalała jutrzenka i można było składać zlecenie na jutrzenkę, a jeszcze jak ktoś powiedział w piątek, że idziemy na piwo po pracy, no i my się pytaliśmy, ale na piwo jak? No i wtedy mówił na przykład, a że z Mariolą. No i teraz właśnie Okocim odświeżył właśnie tą reklamę, że Mariola Okocim spojrzeniu, tak? I wtedy trzeba uznać te reklamy, żeby się dogadać. Po czym oczywiście Komisja Papierów Wartościowych, czy tam IGieł, tam dzisiaj KNF się z tego wycofała i dzisiaj można rozmawiać normalnie. Natomiast ja pamiętam doniesienia właśnie no, gdzieś w prasie zachodniej, że pojawiła się kolejna giełda w tym bloku dawnych krajów należących do tego bloku postsowieckiego. Natomiast ja to odbierałem jako taką ciekawostkę z dużą nadzieją. Z dużą nadzieją i może rzeczywiście na początku nie było to tak, jak sobie wyobrażałem, bo ceny spadały. Pamiętam, że chodzi to czerwca 92 roku, po czym zaczęły się wzrosty, tak? Potem maj 93 roku, to też oczywiście takie, to był wtedy najsilniejszy chyba okres, kiedy praktycznie na każdej sesji większość cen zwyżkowała tam o 10% z okejami dawnymi, czyli jeszcze z ofertami kupna. I potem już oczywiście najsilniejsza giełda to jest tam koniec 93-94 roku i chyba mi największy sukces, jak cała moja rodzina, zapisałem ją na Bank Śląski, tak? Poprosiłem, żeby wszyscy stanęli w kolejce i potem od nich odkupiłem te papiery, więc oczywiście to było dosyć dobre rozwiązanie. Każdy tam sceptycznie podchodził i jeszcze pamiętam, że wielu moich współpracowników, którzy, no, nie z branży giełdowej, ale którzy tak też podchodzili dziwnie, no to ja im powiedziałem, że zrobiłem sobie takie małe finansowanie, że za każdą akcję płaciłem dodatkowe 50 zł. Czyli oni się zapisywali na po 50, a im dawałem od razu 50 z góry, oni mi sprzedawali. Tak? Czyli ja ryzyko przejmowałem całe na siebie, po czym oczywiście może żałowali już tych decyzji, no ale to już było po fakcie, natomiast wtedy te 50 zł to były zupełnie inne pieniądze niż dzisiaj. Polska wersja prywatyzacji kuponowej. Polska, dokładnie tak. No i do dzisiaj mam jeszcze jako kolekcjoner obligacje z tej, to one się nazywały wtedy wymienne na akcje. Tak, bo wtedy z 20% dyskontem można było wymienić w drugim okienku banku na akcję tej piątki, prawda? Bo to, tylko to tam 90, sam początek, tak jak gdyby. Natomiast te obligacje jeszcze potem przez pewien czas żyły. Panie prezesie? No moje wspomnienia z początku giełdy też są bardzo pozytywne. Ja nie pamiętam 91 roku, ale 93 jak najbardziej.
I muszę powiedzieć coś, co w tej chwili młodym ludziom się wyda bardzo dziwne, ale popularność giełdy wówczas była taka, że trudno było otworzyć nowy rachunek maklerski w biurach maklerskich. Był taki okres w powiedzmy drugiej połowie 93 roku, gdzie w zasadzie trudno było o to, aby w jakimś biurze maklerskim ten nowy rachunek sobie otworzyć i móc zacząć inwestować. Tak duża była popularność, tak duże było zainteresowanie, biorące się między innymi stąd, że większość akcji, która była notowana na warszawskiej giełdzie, po prostu rosła jak na drożdżach. Mieliśmy wtedy pierwszą hossę z prawdziwego zdarzenia. Przypomnę, że WIG w perspektywie kilkunastu miesięcy urósł z poziomu około 1000 punktów do 20 tysięcy. Także ten ruch był bardzo, bardzo duży, gwałtowny, wywołujący zainteresowanie znacznej części społeczeństwa. No i czar prysł w okolicach Dnia Kobiet 94 roku, kiedy się okazało, że na giełdzie akcje mogą nie tylko drożeć. No i później już te losy warszawskiej giełdy były różne. Były lepsze, gorsze okresy, wzloty, upadki. No w tej chwili pewnie jesteśmy w takim okresie trudniejszym, kiedy zainteresowanie warszawską giełdą jest mniejsze. No i nawet trudno nazwać to, co się dzieje na przestrzeni ostatnich 10 lat na warszawskiej giełdzie mianem hossy, mimo że główne indeksy giełdowe w ciągu ostatnich 10 lat zyskały znacząco na wartości. Panie Wojtku? No ja trochę przeskoczyłem etapy jakby rozwoju gospodarczego wtedy, bo z wakacji w 90 roku spędzonych na farmie w Anglii przy zbieraniu malin i truskawek przywiozłem jakieś pieniądze. No i kolega, który znał się z ludźmi, którzy tam pierwsze giełdy, pierwsze biura maklerskie wtedy organizowali, namówił mnie na zakup właśnie tych obligacji Skarbu Państwa drugiej emisji, które notowane były wtedy z dużymi dyskontami. Kupowało się je no, albo w takich podejrzanych jakichś podejrzanych miejscach typu Sutenera, albo podczas takich aukcji z młotkiem w budynku niedawnego Komitetu Wojewódzkiego w Krakowie, który się przekształcał w miejsce handlu papierami wartościowymi. No i potem, korzystając z dyskonta, zamieniliśmy te obligacje na akcje pierwszej piątki, czyli te próchniki, kable śląskie, tonsile, krosne i eksbudy. No i mieliśmy szczęście, bo odkryliśmy, że w gazetach przy notowaniach tej pierwszej piątki jest coś, co się nazywa CZ albo PDE, już nie pamiętam, czyli wskaźnik cena zysk. I no, kolega mi wytłumaczył, że jak to coś jest, to jest dobrze, a tylko eksbud to coś miał, a pozostałe, ale to nie miało zysków. Pozostałe spółki nie miały zysków, więc nie miały tego czegoś. Więc sprzedaliśmy te wszystkie cztery spółki poza eksbudem i włożyliśmy te pieniądze w akcję eksbudu, który jako jedyny drożał później, w tych latach ciężkich 91-92. No to już jakby złapałem haczyk, no a potem, gdy przyszedł 93 rok, takim przełomem była prywatyzacja Polifarbu Cieszyn, która się jakoś super sprzedała i potem wszystko zaczęło udrożyć. No to już trudno mnie było przekonać, że rynek akcji nie jest dobrym miejscem jakby dla leniwych ludzi do jakby zarabiania pieniędzy. Oczywiście przyszły gorsze czasy i te pieniądze zaczęły topnieć, więc trafiłem do 95 roku do biura maklerskiego założonego wtedy w Krakowie przez Senana Komara, autora chyba drugiej na polskim rynku książki spekulacji giełdowej. Do dziś czytanej zresztą. Tak, która doczekała się zresztą parę lat temu dalszego ciągu. Sztuka spekulacji po latach. Tak. Powiedzieli panowie tutaj, że na początku wiązaliście dużą nadzieję z giełdą i czy teraz po 30 latach
powiedzmy, że te nadzieje, giełda sprostała tym oczekiwaniom, czy nie? Według mnie sprostała, natomiast oczywiście były fazy gorsze i lepsze, tak? To co widzieliśmy, no nie wiem, Hossa w sumie tak 2003-2007, tam jakbyśmy patrzyli na wykres, to indeks przebijał opór właśnie tam z okolicach szczytu z 93-94 roku, generując taki wyraźny sygnał kupna. I potem już właściwie to w żargonie się nawet mówi, że to już była hosana, bo wystarczyło kupić cokolwiek i wtedy faktycznie rosło bez żadnego zatrzymania. Potem już te duże spółki stanęły, a rozpoczęło się szaleństwo na małych i średnich przedsiębiorstwach, a na koniec to już na takich, które ja nazywam szmaty i padlina, czyli po prostu tam żadnych nie ma fundamentów, ale oczywiście jak coś daje 30 czy 50% dziennie, to dlaczego na tym naprawdę nie grać, bo to ciężko mówić o inwestowaniu. I taką fazę też obserwowałem właśnie w okolicach 2006-2007 roku. Natomiast były też jakieś rozczarowania. No dla mnie największym to jest OFE mimo wszystko, bo to jest coś, co zachwiało takie zaufanie jak gdyby do rynku finansowego i też no, to gdzie dzisiaj jesteśmy, jest na pewno konsekwencją tamtych wydarzeń, bo gdyby może nie reforma OFE sprzed tam, nie wiem, 5-6 lat, to może ta giełda byłaby dzisiaj gdzie indziej i też inwestorzy zagraniczni by ją postrzegali inaczej. Ja cały czas uważam, że my powinniśmy stworzyć platformę, tak, no, polska giełda powinna stworzyć platformę z innymi giełdami, które chciałyby z nami być, czyli zrobić coś w rodzaju takiego basenu Trójmorza. Oczywiście niektóre kraje nie mogą, bo są już na przykład w OMX-ie, ale gdybyśmy postawili taką platformę i handlowali wszystkimi spółkami, nie wiem, z tych innych krajów i może nawet Turcy by chcieli wejść, i Hiszpanie chyba też nie są w żadnej, więc może by się do nas przyłączyli. I z punktu widzenia inwestora zagranicznego, to on widzi wtedy Europę w ten sposób, że ma Londyn, ma Frankfurt, ma Euronext, ma OMX i miałby tą platformę, nie wiem, środkowo-wschodnią, załóżmy, nieważne, nie chodzi o nazwę. I na pewno byłoby to dużo lepsze z punktu widzenia giełdy niż no, to, co się dzieje w tej chwili. To jest moje oczywiście prywatne zdanie, że jest takie rozdrobnienie i teraz, gdy oni przychodzą tutaj, inwestorzy zagraniczni, tak się zastanawiam, a ile kupić w Czechach, a ile w Polsce, a ile może na Węgrzech. A tak to mieliby jedną platformę, nawet gdyby się pojawiły produkty takie, które dawałyby możliwość inwestowania w cały ten region, tego Trójmorza w cudzysłowie, to byłoby to zdecydowanie z przewagą. Ja nie mówię, że wszystkie polskie firmy na tym zyskały, ale na pewno blue chipy by wchodziły w skład takiego indeksu, bo są jedne z większych wśród tych krajów. A także mam taką cichą nadzieję, że to może któregoś pięknego dnia ta idea gdzieś tam zabłyśnie. Tak? Raczej wróci, bo ona już była. No ale to żebyśmy wrócili do tego. Wbrew pozorom okazało się wtedy, że jednak nazwa ma znaczenie, bo to chyba się rozeszło trochę ambicje, czy to wiodącą rolę ma brać Wiedeń, czy jednak Warszawa. Znaczy ja wiem, że to jest problem taki i tu właściwie nawet nie wiem, czy to prezesi giełd, czy może nawet prezesi, czy prezydenci krajów powinni lobbować, żeby to połączyć, bo to nie jest proste zadanie, sobie z tego zdaję doskonale sprawę. No ale też jak gdyby korzyść, czy przyszłość według mnie takiej platformy, bo no, byłaby, te korzyści byłyby dużo większe niż jakieś takie partykularne interesy, które każda z tych giełd ma w tej chwili do, no nie wiem, do wygrania, do ugrania. Tak? Z mojej perspektywy na pewno takim dużym plusem warszawskiej giełdy jest jej wpływ na polską gospodarkę. Bo te 30 lat z tej perspektywy wydaje się, że było okresem bardzo udanym. Bo mamy grupę spółek, które gdyby nie giełda, no myślę, że nie znalazłyby się w takim miejscu, w jakim są w tej chwili. To są liderzy poszczególnych sektorów, spółki takie jak na przykład LPP, CCC, KRUK. Dzięki giełdzie te spółki osiągnęły no, wielkość, pozycje, zaczynają się rozwijać w sposób międzynarodowy. Także to jest taka najbardziej pozytywna, wydaje się, cecha naszej warszawskiej giełdy, CDRET. Prawda, już o zasięgu globalnym spółka. Poza tym jeszcze szereg spółek, które gdyby nie giełda, to nie wiadomo, jak potoczyłby się ich los. To są spółki, które są reprezentantami takich ciężkich przemysłów tradycyjnych, jak chociażby Kęty. Dzięki temu, że spółka jest na giełdzie, że musi w sposób transparentny publikować swoje wyniki, podawać prognozy, spotykać się z inwestorami, spółka się wspaniale rozwinęła. Gdyby została gdzieś tam prywatną, no nie wiadomo, jak jej losy by się potoczyły. Tak więc no ja bym tutaj podkreślał nie tylko rolę giełdy z perspektywy inwestorów, bo ta rola była zmienna w czasie, były okresy lepsze i gorsze, tak jak mówimy, natomiast z perspektywy całej naszej gospodarki, to ta giełda była, jest i w naszej ocenie nadal ma szansę być takim bardzo solidnym filarem dla polskiej gospodarki. Kilkaset spółek bardzo istotnych z perspektywy całości naszej gospodarki jest notowanych.
cieszy się powodzeniem wśród inwestorów nie tylko krajowych, również międzynarodowych. Działa w sposób bardzo transparentny, płaci podatki. No to jest bardzo, bardzo poważny plus dla naszej gospodarki i nie zapominajmy o tym aspekcie. No, jeśli chodzi o koniunkturę, no to w pewnym znaczy, czy też możliwość uzyskiwania systematycznych zysków, to pewnie było to lekkie rozczarowanie na tle tego spektakularnego początku, kiedy w 21 miesięcy WIG podrósł 30-krotnie. No ale jakby z komunizmu gospodarki centralnie planowanej do jakoś tam kapitalistyczno-wolnorynkowej no nie przechodzi się często. W związku z tym ten początkowy epizod to był ruch korka, który gwałtownie wynurza się na powierzchnię. No a po 1994 roku to już była taka bardziej szara, kapitalistyczna rzeczywistość, kiedy cykliczne trendy i tendencje w różnych branżach wynosiły akcje jednych spółek czy sektorów w górę, a inne pogrążały, więc w tym sensie te heroiczne czasy się już raczej nie powtórzyły, chociaż rzeczywiście były wspaniałe epizody Hossy, jak choćby ten z lat tam 2003-2007. Będziemy powoli kończyć ten wątek, ale mam jeszcze jedno pytanie, bo te czasy tego entuzjazmu inwestora detalicznego do nowego instrumentu, jakim były akcje, mocno kontrastują z tym, co jest teraz. No teraz praktycznie inwestorów indywidualnych nie ma. Ja się tak zastanawiam, czy w ogóle jest powrót do takiego sposobu inwestowania. Znaczy, być może jest tak, że po tym początkowych dużych zwyżkach potem się inwestorzy sparzyli, a teraz musi wyrosnąć takie pokolenie, które nie będzie miało takich dużych oczekiwań wobec giełdy. Znaczy, oni będą uważali, że po prostu w gospodarce jest kilka opcji ulokowania oszczędności i akcje będą odrobinę lepsze niż obligacje, ale i to wystarczy. Pytanie, czy jeszcze w ogóle jest powrót do takiego rynku, na którym inwestorzy indywidualni będą mieli cokolwiek do powiedzenia? Indywidualni inwestorzy myślę, że preferują teraz inne instrumenty, bardziej zmienne, z większą dźwignią, kryptowaluty. Na walutach też bardzo często się pojawiają, na instrumentach pochodnych. No, akcje troszkę są dla wielu inwestorów za nudne, takie zbyt tradycyjne. Tak więc no, ciężko tutaj chyba mieć jakąś wielką nadzieję, że powrócimy do tego spektakularnego zjawiska, z którym mieliśmy do czynienia w pierwszych latach funkcjonowania naszej warszawskiej giełdy. Musimy się przyzwyczaić, że jest konkurencja i że wiele osób może teraz inwestować nie tylko na GPW, może inwestować w ogóle globalnie w różne instrumenty, jakie są dostępne za pomocą internetu. Tego nie zmienimy. No a w akcji możemy przez fundusze z kolei. Możemy pracować nad tym, żeby nasza giełda była lepsza, żeby eliminować jakieś złe spółki, które no, powodują, że później jak się czyta o rynku, no to się często czyta o różnego rodzaju skandalach i zdarzeniach, które nie powinny mieć miejsca. Nad tym na pewno możemy pracować. Zarządy spółek mogą pracować nad tym, żeby budować wartość dla inwestorów i podaliśmy tutaj przykłady kilku spółek na przestrzeni lat, na których można było zarobić setki procent i pewnie na wielu innych spółkach jeszcze ta historia się będzie toczyć dalej. Natomiast no, myślę, że młodych inwestorów do warszawskiej giełdy będzie przyciągnąć znacznie trudniej niż to było w latach 90. Tutaj profesor Borowski wywołał już temat OFE i tak się składa, że akurat w ostatnich dniach znowu jest to jeden z głośniejszych tematów na rynku. Rząd znalazł sposób, jak rozwiązać problem pozostałości po OFE. Mianowicie w całości pieniądze zostaną przekazane uczestnikom tego systemu, z wyjątkiem tego, że opłata przekształceniowa zostanie pobrana. No i potem część trafi albo do ZUS, albo na IKE. Jak panowie oceniacie to rozwiązanie i jakie ono może mieć przełożenie na rynek kapitałowy? Ja uważam, że jest duży postęp. Poprzedni rząd zabrał Polakom połowę oszczędności emerytalnych, a obecny zadowoli się tylko 15% z połowy. Czyli jest 6,66 w okresie
No, mniej obecny rząd jest mniej zachłanny niż poprzedni. I ten haracz ściągnięty z obywateli przymusowo jest znacznie mniejszy. Więc ja uważam, że trend jest pozytywny. Kiedyś może doczekamy się rządów, które nie będą podbierać Polakom oszczędności emerytalnych, by je przeznaczyć na jakieś swoje, no, w tym przypadku przedwyborcze cele. Ale w tym wypadku jest to tylko przesunięcie haraczu, no bo on by został pobrany w postaci podatku, jak rozumiem, docelowo w przyszłości. Techniczne rozwiązanie łatają tę dziurę w budżecie w tej chwili. Myślę, że nie jest trudno wymyślić jakiś pretekst, jak się chce zabrać komuś pieniądze, ale jakby szczegóły wyjaśnienia są wtórne w stosunku do sensu operacji, czyli rząd potrzebował w roku wyborczym pieniędzy. Ale mówię, bardzo pozytywne jest to, że zabrał ich, mógł zabrać więcej, a zabrał tylko 15, chce zabrać tylko 15%. Panie profesorze? To znaczy, ja się cieszę, że to wraca do obywateli. W sumie ja to będzie jeszcze troszeczkę w takim innym kontekście chciałem to rozważyć, ale to może za chwilę, dotyczącym właśnie inwestowania tych środków. Natomiast ja, mając często zajęcia z młodymi ludźmi, to właśnie widzę ich taki zawód, który oni przeżyli związany z OFE, bo ja to już należałem do tego pokolenia, czy należę do pokolenia, które mogło wybierać między ZUS a OFE i mówię, wszedłem w OFE. Mówię, no głupi byłeś, masz taką karę, prawda, i tak dalej. Natomiast większość młodych ludzi, z którymi, których uczę tam na SGH, oni właśnie już musieli wejść do tego systemu i ta reforma, która została przeprowadzona, bardzo ich uderzyła. Oni stracili zaufanie z tego, co jak rozmawiając z nimi. I teraz jest pytanie oczywiście, jak to wpłynie na PPK, tak? Czy oni będą tacy znowu gotowi, żeby zaufać kolejny raz? Ja właściwie zostałem przez Skarb Państwa, gdyby, no pewnie zawiedziony dwa razy, bo za czasów komuny mówili mi, że każda jedna 40-milionowa zakładu czy czegokolwiek jest moja, tak? Pamiętamy to wszystko, po czym się okazało po 89 roku, że nie moja, Skarbu Państwa, jeśli ja chcę być jego właścicielem, to muszę zapłacić. No to było takie moje pierwsze rozczarowanie. Oczywiście jako młody człowiek mogłem naiwnie myśleć, no ale to było takie moje, pierwszy raz się wtedy jak gdyby sparzyłem. No drugi raz to OFE, bo uważałem, że dotykanie czy wokół, jakiekolwiek zmiany wokół systemu emerytalnego powinny być bardzo mocno przemyślane, bo to są systemy, w których się inwestuje pieniądze na dziesiątki lat. Ja mówię o inwestowaniu, bo Sebastian też mówił przed chwilą gdyby o spekulacji, o tych innych instrumentach, do których młodzi ludzie w tej chwili dążą, czyli inwestorzy, ale to są systemy, w których się generalnie inwestuje na lata i tam jakiekolwiek zmiany powinny być no, głęboko przemyślane i nie powinniśmy w ogóle ingerować w to, czy powinny być kosmetyczne, drobne zmiany, raczej umożliwiające inwestorom nowe horyzonty inwestycyjne, a nie tak radykalne jak właśnie te cięcia, które widzieliśmy w przypadku obligacji, prawda? Dlatego, że no, to też podważyło, ta zmiana znowu postawiła takie pytanie, chcieliśmy odejść od ZUS-u, a potem się okazało, że jednak ZUS jest i on będzie i musi być, prawda? A jest to chyba, jesteśmy jedynym krajem, gdzie w ogóle funkcjonuje coś takiego jak ZUS na świecie, tak? Więc były takie tendencje, że po iluś latach ZUS już nie będzie potrzebny, no bo wszyscy przejdziemy do tego systemu nowego, po czym jak gdyby wykonujemy krok wstecz i wracamy z powrotem do tego systemu związanego z ZUS-em. Ale to właśnie jeszcze rozmawiając o tej spekulacji tutaj i z młodymi ludźmi, to tak, oni są rozczarowani tą zmianą systemu i to też może być taki problem, że oni właśnie idą w stronę spekulacji na rynkach finansowych, o tym, czym mówił Sebastian, bo jak rozmawiam na przykład z młodymi ludźmi na SGH, to oni nie chcą inwestować, oni raczej mówią o spekulowaniu, akcje, tak jak powiedział Sebastian, to są nudne, czy właściwie się niewiele na tym zarabia, im większa dźwignia finansowa, im większa zmienność instrumentu, tym lepiej. Natomiast my jak gdyby rozmawiamy no, o inwestowaniu na w długim horyzoncie i wtedy właśnie te obligacje, czy akcje są, czy surowce niektóre, oczywiście one są tymi no, narzędziami, które powinniśmy, czy instrumentami, które powinniśmy rozważać w tego typu inwestycjach, tak? Droga jest otwarta, rozumiem, w ramach IKE. Tak, natomiast to też widać po wykładach, że jak patrzymy na wykłady sprzed 10-12 lat, to wszyscy byli zainteresowani właśnie inwestowaniem w akcje, a w tej chwili właśnie ludzie przeszli w stronę, no nie wiem, nawet kryptowalut czy spekulacji na różnego rodzaju instrumentach. Tak jak powiedziałem, im większa dźwignia finansowa, tym lepiej. Giełda im takiej dźwigni nie umożliwia, no bo oczywiście można sobie wziąć kredyt bankowy i za to kupić, czy próbować grać na tam odroczoną płatność, ale to są horyzonty 2-3 dniowe. Natomiast chodzi o to, żeby stosować dźwignię,
rzędu 50 razy, czy jak wyjdę za granicę, to i nawet do 200 razy uzyskam dźwignię, tak? I oczywiście to ludzie młodzi podchodzą inaczej, że mogą część pieniędzy stracić, bo w żargonie jeszcze kiedyś to odrobią, odkują się i tak dalej. Natomiast to nie jest takie klasyczne inwestowanie, ale też były takie badania robione przez naszych kolegów z Katowic, którzy wyraźnie pokazali, że ludzie młodzi w ogóle tylko interesują się tymi nowymi sposobami inwestowania, a na tych klasycznych rynkach finansowych jest ich bardzo mało. I ja pamiętam za wcześniej, jak się była przerwa, nie wiem, w czasie wykładów, czy ludzie podbiegali gdzieś tam do ten monitora, żeby zobaczyć, jakie są kwotowania, czy dzwonili, prawda, bo jeszcze może internet nie był tak rozpowszechniony, że każdy miał w komórce, było duże zainteresowanie, a teraz właściwie no każdy nawet w czasie wykładu może inwestować, bo to jest taki rynek, czy spekulować właściwie. Ale nie w akcje, tylko ale nie w akcje, tylko właśnie w te inne instrumenty finansowe. Skąd się to może brać? Może się to brać stąd, że te osoby najczęściej nie mają dużych oszczędności i mając małe środki, po prostu chcą wykorzystać je, efekt dźwigni, bardziej zagrać, a może wygramy, niż inwestować. To nie jest inwestowanie klasyczne. Ja jeszcze bym widział taki jeden trend, że im ktoś ma więcej oszczędności, tym inwestuje bezpieczniej. Co do zasady. Oczywiście są wyjątki, ale osoby, które na przykład sprzedają firmy, mają oszczędności na poziomie dziesiątek milionów złotych albo i więcej, to najczęściej te pieniądze nie położą w instrumenty ryzykowne, tylko zainwestują właśnie w instrumenty jak najbardziej bezpieczne. A wracając do przekształcenia OFE? Jeżeli chodzi o OFE, no kilka, 3 lata temu premier Morawiecki powiedział, co by chciał z tymi pieniędzmi zrobić. Ta propozycja jest troszkę inna, ale chyba nie aż tak mocno różniąca się od ówczesnej, bo przypomnę, że wtedy 75% środków miało być oddanych, 25% miało pójść na Fundusz Rezerwy Demograficznej. W związku z tym mniej więcej ta decyzja, czy kierunek, w którym w tej chwili podążamy, jest zgodny z tymi zapowiedziami sprzed kilku lat. Zawsze można powiedzieć, zawsze mogło być gorzej. Także cieszmy się tym, co mamy. No, oby ten nasz system emerytalny nie był zbyt często zmieniany, bo tak jak mówi Krzysztof, wszystkie zmiany, które dotyczą tego systemu, muszą być bardzo mądrze i długo przemyśliwane, bo bardzo łatwo jest ludzi wystraszyć. Jak ludzie zaczynali inwestować w OFE pieniądze swoje już ponad 20 lat temu, to wszyscy mieliśmy takie wrażenie, że jest to coś bardzo stabilnego i w zasadzie niezmiennego. W okolicach 2013 roku to myślenie zostało złamane kompletnie. Pojawiły się hasła typu giełda to kasyno, zabrano 50% środków, no i złamano zaufanie. I wszystkie kolejne zmiany, które będą dokonywane w całym systemie emerytalnym, muszą być bardzo dokładnie przemyślane, bo ten system musi być stabilny, żeby osoby, które tam posiadają swoje oszczędności emerytalne, spały spokojnie. Inaczej, no to ludzie będą czuli wielki niepokój, nie będą sami chcieli odkładać na emeryturę, bo będą myśleli w kategoriach takich, po co ja mam to robić, i tak za kilka lat ktoś przyjdzie i będzie decydował o moich oszczędnościach emerytalnych i będzie miał na nie inny jakiś pomysł. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Przy tym OFE też może się zastanowić tylko, w jaki sposób te pieniądze będą przekazywane na konta, tak? Bo to jest, one są generalnie w tej chwili zainwestowane w akcje i w obligacje korporacyjne, prawda? Więc tak, jeśli chodzi o obligacje korporacyjne, to powiedzmy da się je jakoś tam sprzedać, natomiast duża podaż akcji na giełdzie w tej chwili, no nie wiem w jakim to czasie, ale to też mogłoby spowodować pewne załamanie cen, więc dla mnie te szczegóły związane właśnie z przekazaniem tych środków, no bo nie wyobrażam sobie, że każdemu przekażą jakąś jedną ilość milionową czego, prawda? Więc teraz chodzi o sam transfer środków na konta poszczególnych osób, no bo jeśli to ma być gotówka, czy no to w jaki sposób zostaną spieniężone aktywa OFE? To jest dla mnie teraz ciekawe, tak? I jakie to będzie miało przełożenie na ceny na warszawskiej giełdzie? Bo tym bardziej, że nie każdy tu takich obaw nie ma. Myślę, że osoby, które będą decydowały, biorą ten aspekt, jeżeli chodzi na przykład o podaż akcji na GPW i notowania akcji pod uwagę. Także tego bym się nie obawiał akurat. Te 15% będzie trzeba spieniężyć, no bo do budżetu nie trafił akcje przecież, tylko ta opłata przekształceniowa to będzie się brała ze spieniężonych, więc można tak sobie szacować, że
15% ze 162 miliardów złotych w OFE, to zostanie na pewno spieniężone. No tak, ale nie czytałbym tego w ten sposób, że te kilkanaście miliardów zostanie po prostu sprzedane na warszawskiej giełdzie, załamią się notowania, bo myślę, że nikt do tego by nie dopuścił, bo to miałoby szereg bardzo negatywnych implikacji dla oceny całego systemu, oceny osób, które podejmowałyby takie decyzje, także nie bałbym się aż takiego scenariusza. Dla mnie ciekawy jest inny aspekt, mianowicie można sobie wyobrazić, że część osób zdecyduje się, mając możliwość, złożyć deklarację o przeniesieniu swojej części oszczędności emerytalnych do ZUS-u. Oczywiście słowo przeniesienie jest tutaj w cudzysłowiu, ale w takim przypadku te aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. I gdyby się okazało, że takich osób jest więcej, no to nagle Fundusz Rezerwy Demograficznej stanie się właścicielem całej masy udziałów w różnych spółkach giełdowych. No, ja nie potrafię oszacować, jaki procent posiadaczy oszczędności emerytalnych w OFE wykona taki krok. Bo domyślną opcją jest przejście do przeniesienia tych środków do IKE. To tak. Gdyby takich osób było więcej, to będziemy mieli ciekawy ruch odwrotny do tego, o którym rozmawialiśmy na początku, czyli od prywatyzacji. Taki ruch stopniowego powrotu do własności państwowej gospodarką, z czego płynie optymistyczny wniosek, że po bankructwie tego systemu znowu za kilkadziesiąt lat znowu będziemy mieli prywatyzację pierwszej piątki i super, późniejszą super hossę. Także trzeba patrzeć na to optymistycznie. No, inwestorzy ogólnie od kilku miesięcy patrzą na sytuację na świecie optymistycznie. Mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju schizofrenią, że dane makroekonomiczne raczej rozczarowywały, szczególnie z Chin, ze strefy euro. Napływały coraz to gorsze dane, a na giełdach panował ogromny entuzjazm. W ostatnim czasie zaczęły się pojawiać trochę lepsze dane z Chin, więc może się wydawać, że ta schizofrenia została uleczona w ten sposób, że ta gospodarka się dostosowała do rynku. No ale pytanie, czy tak jest w istocie? Czy rzeczywiście mamy powody sądzić, że ten okres słabości globalnej gospodarki już przechodzi do przeszłości? Rynki z reguły wyprzedzają rzeczywistość, są takim wskaźnikiem przyszłości, jak dane makro mogą wyglądać w przyszłości. W związku z tym najpierw mieliśmy do czynienia z bardzo silnym załamaniem na rynkach finansowych w czwartym kwartale, które było wielokrotnie tutaj też powtarzaliśmy przereagowane. Później w pierwszym kwartale bardzo szybkie odbicie gwałtowne przy braku jeszcze danych makro, które by potwierdzały, że takie odbicie faktycznie ma miejsce, poza niektórymi danymi z Chin, które faktycznie wskazywały na to, że ten impuls, który przez rząd chiński i bank centralny chiński został nadany tamtejszej gospodarce, zaczyna faktycznie oddziaływać na tą gospodarkę. W tej chwili, w tym tygodniu mamy nowe rekordy na amerykańskiej giełdzie, nowe rekordy S&P i Nasdaqa. Na razie danych makro ze świata, które by potwierdzały ten optymizm inwestorów, jeszcze nie mamy, ale zobaczymy, czy nie będziemy mieli w perspektywie najbliższych kilku tygodni lub małych kilku miesięcy. Jeżeli dane makro zaczną się poprawiać, no to wszyscy stwierdzą, że giełdy znowu wyprzedziły rzeczywistość, wiedziały lepiej i dyskontowały tę poprawę. Natomiast jeżeli się okaże, że ta poprawa danych makro nie jest aż tak istotna, jak wskazywałyby na przykład rynki akcji amerykańskich, no to ten rynek amerykańskich akcji musi się wtedy skorygować i dostosować do tego, co się będzie działo w amerykańskiej gospodarce, czy w ogóle w globalnej gospodarce. Tu jest jeszcze jeden wątek, że częściowo, niezależnie od koniunktury w gospodarce, dużo było obaw o to, że ona może się popsuć w związku z konfliktem handlowym między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. I wydaje się, że te obawy się nie zmaterializowały. Może to jest też jedna z przyczyn tego optymizmu na rynkach, że to się okazało trochę niewypałem, ta wojna handlowa, która zdawała nam się grozić. Jedno zdanie jeszcze dopowiem.
Myślę, że nikomu na poważnie nie zależało do tego, żeby do takiego konfliktu doszło, bo oznaczałoby to katastrofę dla globalnej gospodarki, a dla polityków klęskę w kolejnych wyborach. Ale oddaję głos już kolego. No, gdy w grudniu S&P tracił 20%, notując najgorszy grudzień od czasu Wielkiej Depresji, no to rynki bały się jastrzębiego Fedu. W grudniu mieliśmy czwartą podwyżkę stóp, trwającego quantitative tightening, wojny handlowej, Brexitu, tak? No i wydaje mi się, że w Boże Narodzenie do polityków no, wykonano te telefony, że to nie wygląda dobrze i błyskawicznie ten jastrzębi ton, czy to Trumpa, czy Fedu, po Bożym Narodzeniu uległ zmianie. Stąd ta jakby entuzjastyczna reakcja rynku. Wskaźniki wyprzedzające, które śledzę, które widzą przyszłość niedokładnie, ale z dużym wyprzedzeniem, na razie zrobiły dołek w czerwcu, lipcu tego roku i powoli zakręcają, niezbyt dynamicznie. To sugeruje, że to spowolnienie na przełomie wiosny i lata powinno kulminować. No, są dane takie jak produkcja przemysłowa z Chin w marcu, najwyższa dynamika od kilku lat, plus 8%, zaskakująco dobre, no ale tam zawsze są zaburzenia związane z tym ruchomym terminem nowego roku. No, ale na przykład dane ze Stanów, na przykład w marcu inwestorzy martwili się inwersją krzywej, tak? Ale w kwietniu były 3 tygodnie, w których nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, czyli Initial Jobless Claims, spadały do najniższych po kolei, tydzień w tydzień, do kolejnych najniższych poziomów od 1969 roku, poniżej 200 tysięcy. No i można sprawdzić, nawet zakładając pesymistycznie, że ta poprawa na rynku pracy w Stanach właśnie się zakończyła, że te rekordy od 50 lat najniższe poziomy to już jest koniec i teraz już będzie tylko gorzej. To w przyszłości między dołkiem tej liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, a jakby początkiem następnej recesji średnio upływało 1,5 roku, a najmniej raz 10, raz 11 miesięcy. Innymi słowy, no mamy trochę sprzeczne sygnały cały czas z gospodarki światowej, no ale no, gdyby ten nowszy sygnał z rynku pracy amerykańskiego potraktować poważnie, to by sugerowało, że zagrożenie jest mniejsze niż się to wcześniej wydawało, no co nie jest wielkim odkryciem, biorąc pod uwagę, że rynek S&P skasował całą stratę wcześniej od września do grudnia wygenerowaną. Osobiście obstawiam, że to ożywienie będzie z ostatnich miesięcy znowu nadmiernie, tak jak poprzedni spadek nadmiernie pesymistycznie oceniał perspektywy gospodarki, tak teraz następuje przereagowanie w drugą stronę i gdyby doszło do, no można sobie wyobrazić, że na zasadzie sprzedawania faktów, gdyby Amerykanie i Chińczycy ogłosili zawarcie jakiegoś porozumienia, to gdzieś tam można by szukać końca tego i pierwszego impulsu wzrostowego, a potem w drugim półroczu mielibyśmy jakąś korektę wynikającą z rozczarowania, że to ożywienie nie jest aż takie wyraźne. Nie można mieć wrażenia, że Amerykanie będą w stanie z tych Chińczyków wydusić wiele, tak? To znaczy trochę z dużej chmury mały deszcz, tak? Znaczy jeszcze pod koniec zeszłego roku wydawało się, że Amerykanie zagrają z Chińczykami ostro i no będą się domagać jakichś poważnych koncesji. Po tym tąpnięciu na Wall Street w grudniu ton uległ wyraźnemu złagodzeniu, co sugeruje, że to porozumienie nie będzie takim wielkim porozumieniem, które na dekady określi relacje, tylko będzie drobny krok
drobna potyczka w wojnie, która się dalej będzie toczyć i która ze względu na kampanię wyborczą, która w Stanach w przyszłym roku się będzie toczyć, no, zostanie jakoś tam uspokojona na chwilę, ale potem temat prawdopodobnie będzie musiał wrócić, bo jakby z geostrategicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło, to znaczy Amerykanie dalej muszą robić wszystko, żeby tego chińskiego smoka osłabić. Panie profesorze, a jak pan ocenia sytuację na polskim parkiecie od strony technicznej? U nas takiej siły indeksów jak w przypadku S&P nie widać. Nie, to znaczy tutaj jeszcze może tak wracając do tego wątku przed chwilą, to ja to porównał hossę do takiego pompowania balona i czasami jak ten balon jest duży i my tak już brakuje nam powietrza w płucach, to chcemy dopompować, a trochę nam tego powietrza zejdzie. I ja to właśnie tak widziałem w grudniu. To nie było dla mnie przekłucie balona, kiedy w ogóle trzeba iść kupić nowy i rozpocząć hossę na nowo, tylko to było takie spuszczenie powietrza. I patrząc wstecz technicznie, można pokazać wiele przykładów, kiedy zbliżając się do szczytu widać taką silną korektę. I ja to właśnie zaliczam tą grudniową, po czym moim zdaniem powinno dojść do ustanowienia nowych rekordów, ale nie tuż nad, tylko takich rzeczywiście nowych. Tam powinno być jeszcze takie zjawisko, które nazywam heja Bazyleja, czyli wszyscy już chcą mieć akcję i rynek jest najlepszy. I wtedy następuje to przekucie tego balonu, tak? Bo na razie jeszcze ludzie się, oni muszą tak złapać taką równowagę, że nadal w Stanach rośnie i giełda jest jedynym miejscem, gdzie trzeba inwestować i wtedy nastąpi krach. Natomiast takie silne załamanie. Natomiast ja w grudniu nie czułem. To było właśnie na mnie takie raczej upuszczenie powietrza niż przekłucie, tak? To nie była taka zmiana jak w 2007 roku, kiedy wszyscy wiedzieli, że giełda to już nie jest to. A patrząc na Warszawę, no to widzimy trend boczny generalnie. To jest indeks cały czas porusza się w takim trendzie bocznym i on próbował przełamać... Mówimy o WIG-u 20? O WIG-u 20, tak, o WIG-u 20, oczywiście w tym najważniejszym indeksie. Także tutaj widać takie podejście, natomiast generalnie w tej chwili znowu rynek osłabł. Nie ma siły. To ostatni miesiąc to jest ewidentny brak takiego, no nie wiem, wrzucenia dużej liczby środków i podciągnięcia cen. Są oczywiście wybiórcze hossy czy trendy wzrostowe na poszczególnych walorach, no ale to, co mnie tam zmartwiło w ciągu powiedzmy 2 miesięcy, no to był spadek spółek energetycznych. To rzeczywiście odjechało mocno w dół. Może tam już jest szansa na to, że teraz będzie przynajmniej jakaś silniejsza korekta wzrostowa. No, na bankach też trudno wskazać wyraźne trendy wzrostowe. One raczej w trendzie bocznym, tam chyba na Santanderze czy dawnym banku zachodnim WBK widać taką próbę wybicia w górę. Alior tam też jakoś tak próbował wyjść troszeczkę zniżkową, natomiast nie ma takich wyraźnych trendów, które wzrostowych na tych instytucjach. PZU, on też spadł, teraz się wybił w górę i no tak uknęliśmy takie powiedzenie, że właśnie im gorzej na giełdzie, tym lepiej na akcjach PZU. Taką zauważyliśmy negatywną korelację, więc jak się troszeczkę pogorszył ten klimat na Warszawie, to PZU akurat wyskoczyło do góry. Także... Jako ubezpieczyciel może by to nawet szukać śmieszna prawidłowość już przez wiele osób podnoszona właśnie, że takie akcje, które można byłoby teoretycznie kupić na BESE, czy na trend boczny nawet. Tak. Natomiast jeśli chodzi o liderów wzrostów, to był taki moment, kiedy na tych spółkach o mniejszej kapitalizacji one ruszyły, ale też teraz widać w wielu przypadkach słodzenie i tam też jak gdyby wolumen obrotów na większości z nich znowu się no może nie załamał, ale jest zdecydowanie mniejszy niż na przykład grudzień, styczeń. Tam było widać wtedy, ta giełda złapała taki wiatr w żagle, a teraz tego wiatru trochę brakuje. Ostatnie pytanie tytułem podsumowania. Jesteśmy u progu maja, a wiadomo jak maj to sell in May and go away. Szykujecie się panowie na taki scenariusz? Cały cykl Hossa-Bessa trwający średnio 40 miesięcy składa się z fazy akumulacji, fazy silnego wzrostu, fazy dystrybucji i fazy silnego spadku. Moim zdaniem, przy czym faza akumulacji zwykle pokrywa się z fazą spowolnienia w gospodarce, ponieważ jesteśmy w trakcie takiego spowolnienia i na giełdzie no, ceny zachowują się, jak gdyby rynek był w fazie akumulacji. Wszystko się zgadza. Pytanie, jak długo ona jeszcze potrwa. W poprzednim cyklu dołek na WIG-u to był styczeń 2016 roku, ale zanim rynek przeszedł do tej fazy silnego wzrostu, to jeszcze się bał dwa razy. Raz to był Brexit w czerwcu 2016 roku, a raz to był Trump w Stanach, wygrywający wybory w listopadzie 16, czyli trwało to 10 miesięcy, 1/4
standardowej długości cyklu. No, obecnie ta faza akumulacji u nas trwa już właściwie od powiedzmy października, więc no, ja bym oczekiwał, że jeszcze do lata jesieni nie wejdziemy w tą fazę następną, czyli silnych, powszechnych wzrostów, bo by to nastąpiło, to muszą się pojawić w globalnej gospodarce sygnały przełamania tego obecnego spowolnienia, co moim zdaniem nastąpi dopiero w drugim półroczu. No troszkę oczywiście szkoda, że ten polski rynek znowu rośnie trochę wolniej od amerykańskich akcji, bo chcielibyśmy, żeby te polskie akcje nadążały z amerykańskimi, no, ale może to będzie się skończy tym, że amerykańskie akcje w którymś momencie się jakoś tam zaczną korygować. Nasze, tak w zasadzie, jak tutaj Krzysztof mówił, taką korektę boczną w tej chwili przeżywają w różnych segmentach rynku. Także pozostajemy optymistycznie nastawieni, wyceny są niskie. Jeżeli tylko pojawią się dane makro, które by potwierdzały, że to spowolnienie w globalnej gospodarce traci swój impet i zaczyna się gdzieś tam pojawiać szansa na wyjście z tego spowolnienia, to będzie paliwo do dalszych wzrostów na naszej warszawskiej giełdzie. Tak więc no nie tracimy optymizmu. Panie profesorze, coś do dodania? Jeśli miałbym sprzedać w maju Maja? I uciec, a już sprzedałem, żartuję oczywiście, więc jeśli miałbym sprzedać w maju i uciec, tak, to właściwie oznaczałoby to spadek cen. Natomiast ja uważam, że tak jak Sebastian, raczej w trendzie bocznym, może nawet z jakimś lekkim wskazaniem w górę, ale raczej w trendzie bocznym, przynajmniej dopóki, no nie wiem, ten szczyt z lutego nie zostanie przebity, to będzie taki pierwszy sygnał, że rynek stara się wyjść w górę. Natomiast nie pamiętam bazy, gdzie jest to dno, którego przebicie oznaczałoby wyjście dołem, tak? Natomiast ja się troszeczkę tak w kwietniu ucieszyłem, że na początku rośnie, bo kwiecień był takim drugim statystycznie, jak kiedyś liczyłem, miesiącem wzrostów i to paliwo, które przyszło na początku kwietnia, były takie dwie czy trzy silne sesje. Ja nawet mówiłem, że to może fundusze brytyjskie, bo one kończą rok w marcu i zaczynałem w kwietniu otwierać pozycje. I to chyba najprawdopodobniej tak było, że oni otworzyli pozycję i potem już tego paliwa zabrakło. Myślałem, że ten kwiecień będzie właśnie taką falą wzrostową kolejną, że to tak ładnie wyjdzie, ale potem jak zaczęło brakować tego paliwa i rynek szedł w trend boczny, to troszeczkę się zmartwiłem, ale cały czas uważam, że nie ma jeszcze powodów jakichś do obaw, że ma nagle spaść, czy że się załamie. Tak jak Sebastian mówi, pozytywnie, jestem optymistycznie nastawiony na drugą część roku, natomiast no, z jakimś oczywiście stop lossem leżącym na rozsądnym poziomie, że gdyby tam przebiło, no to trzeba uciec. Ale na razie nie widać żadnych ani makroekonomicznych, ani no, na pewno nie w maju, no to musiała być jakaś katastrofa nastąpić, tak? Ale to raczej widać, że rynek próbuje robić taką bazę, są takie wybicia góra-dół, ale to jest na razie cały czas trend boczny. To jest dobre dla spekulantów, ktoś, kto lubi, powiedzmy, no, grać na tych mniejszych ruchach, natomiast denerwują się ci, którzy trzymają akcje i oni mają tam no, stopę zwrotu bliską zera, więc się może troszeczkę niepokoją. Dziękuję serdecznie. Ja przypominam, że naszymi gośćmi byli profesor Krzysztof Borowski ze Szkoły Głównej Handlowej, Sebastian Buczek z Quercus TFI i Wojciech Białek, analityk, bloger.